Ojciec, tata, padre, stary, twój stary. Czasami pijany, a czasami nie. Czasami spoko ziomek, a czasami to ty trzymasz mu źle latarkę. Czym jest ojciec? Kim jesteśmy dla naszych ojców? Co jeśli twój stary jest młody? Co było pierwsze? Twój stary czy rozczarowanie twoją osobą? Czy twoja stara to twój stary, a jego stara to kopara, a twój stary ją odpala? Na te pytania nie poznamy dzisiaj odpowiedzi. Zamiast tego w związku z Dniem Rodziciela, który odbył się jakoś w okolicach premiery tego filmu, chociaż pewnie trochę później, w zależności od pana zatwierdzacza, który pewnie puści go później. Z Dniem Rodziciela, który w zasadzie nie rodzi, mimo że może być w ciąży, choć spożywczej, tak jak ja. Zastanowimy się, jakim ojcem nie być. Bo jako, że sam ojcem nie jestem, no to nie będę wam wskazywał, jakim ojcem trzeba być. Bardziej chciałbym wam pokazać przykłady z filmów ludzi, których nie chciałbym mieć w swojej rodzinie i również sam nie chciałbym być takim ojcem dla swoich dzieci. To idealna okazja, żeby zabłysnąć moim świetnym poczuciem humoru, bo uwielbiam, jak to mówią Amerykanie, dad jokes. Więc zapraszam na mój TED Talk o najgorszych tatusiach w filmach. Aha, i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, który gdzieś tam się kiedyś odbędzie albo już się odbył. Zaczynamy. Darth Vader był takim dość nie za dobrym ojcem i to mimo, że jego imię nawiązuje bezpośrednio do bycia strzałkującym ojcem. No bo Dart to strzała przecież po angielsku, a Vater to po niemiecku ojciec. No a boomerzy kiedyś mówili strzała, jak podawali wam rękę. Przyzwyczajajcie się, właśnie taki humor będzie w tym odcinku. Darth był kiepskim ojcem. Najpierw próbował zabić syna, choć wtedy jeszcze nie wiedział, że to jego syn. Później, gdy już się zorientował, to jeszcze chciał go namówić na przejście na ciemną, czyli swoją stronę mocy. Tak przy okazji zresztą na powitanie, odrąbując mu rękę. Widać, słabo mu świecił tym mieczem świetlnym podczas naprawiania Gwiazdy Śmierci. No bo wiecie, miecz świetlny, ojciec, latarka. Tak. A co z Leją? Vader i ją chciał uwięzić, chociaż i tutaj nie wiedział, że to jego córka, nie mówiąc już o tym, że zniszczył jej ukochany domek dla lalek na planecie Alderaan. Nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał się znaleźć na miejscu tych dzieci. I tak wiem, że Vader początkowo nie miał zupełnie pojęcia, że w ogóle ma dzieci, ale to nie usprawiedliwia jego zachowania. A jak już dowiedział się, że ma dzieci, to próbował je złapać. No ale tak, ostatecznie pała goryczy się przełamała i kiedy widział, jak Imperator torturuje Luka błyskawicami, Vader podjął decyzję, która zmieniła bieg historii, zdradził swojego mistrza i rzucił go w otchłań, ratując tym samym syna. Pozwolił Lukowi zdjąć mu hełm i spojrzeć w oczy. Poprosił swojego syna o przebaczenie i powiedział mu, że już nie jest rozczarowany. Seriously, Luke. I'm not disappointed anymore. Było to piękne i wzruszające pożegnanie, ale czy wystarczyło, aby naprawić wszystkie krzywdy? Czy jego dzieci mogły zaakceptować go jako swojego ojca, wiedząc, że ma bladą i okropną twarz, a nie cool czarny hełm w kolorze Audi Brilliant Black? To pytania, na które każdy z was musi odpowiedzieć sobie sam. Choć ja wiem, że fani Gwiezdnych Wojen teraz będą zajęci pisaniem komentarza o tym, ile błędów tutaj popełniłem. Moim zdaniem może i Vader przypomniał sobie na końcu, że ma obowiązki ojcowskie i wzięły go jakieś odczucia, ale to nie przekreśla zupełnie wszystkich jego zachowań z wcześniej. A co jeśli twój stary jest fanatykiem wędkarstwa o nazwisku Andrzej Gałecki? Czy ten pan jest fanatykiem dobrego ojcostwa? No, nie powiedziałbym. Pan Andrzej, grany przez Piotra Cyrwusa, to postać przedstawiająca wszystkie stereotypy o twoim starym, jak to mówiło się kiedyś w memach, typowy Janusz Polak. Film Fanatyk opowiada o obsesji Andrzeja na punkcie wędkarstwa i jego konflikcie z synem Kubą, który nie podziela jego pasji. Jednym ze stereotypów, który reprezentuje sobą pan Andrzej, jest choćby to, że jest on po prostu złym ojcem. Chociaż, dobra, przepraszam, to jest troszeczkę nadużycie. Pan Andrzej po prostu nie wie za bardzo, jak być dobrym ojcem. Robi to, co wydaje mu się słuszne, co oczywiście nie jest wytłumaczeniem na jego zachowania. Ale no, nie od razu zbudowano piekło dobrymi chęciami, czy
jakoś tak. Andrzej jest tak pochłonięty swoim hobby, że nie ma czasu ani ochoty na zajmowanie się rodziną, chyba że jadą z nim na ryby. Gapi się w telewizor i coś tam gada o wędkarstwie co jakiś czas. Zaniedbuje swoją żonę Ewę, która ewidentnie czuje się samotna, ignoruje swojego starszego syna Patryka, a najgorzej traktuje swojego młodszego syna Kubę, który chciałby po prostu żyć własnym życiem. Zamiast tego jego ojciec bardziej widziałby go jako rybaka, łowiącego szczupaki. Nie pyta go o zdanie, ani nie słucha jego problemów. Traktuje swoje obowiązki rodzicielskie trochę tak, jakby Kuba był jego kolegą, a nie synem. Andrzej próbuje narzucić Kubie swoją pasję do wędkarstwa na siłę. Zabiera go ze sobą na ryby, nawet jeśli Kuba ma coś innego zaplanowanego. Zmusza go do oglądania filmów i czytania książek o wędkarstwie. Do tego w ich domu brakuje swobody i prywatności. Zaślepiony swoim hobby, Andrzej nie widzi, jak bardzo krzywdzi swojego syna i jak bardzo niszczy swoją rodzinę. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego syn ma depresję, że nienawidzi go i chce się od niego uwolnić. Andrzej Gałecki to przykład człowieka, który zatracił się w swojej pasji i ma po prostu złe priorytety. Hobby i pasja przesłoniły mu to, co powinno być dla niego najważniejsze, czyli rodzina. I ogółem chcę dodać, że Andrzej z tego zestawienia zdecydowanie nie jest najgorszym ojcem, ale też nie można powiedzieć, że jest dobrym człowiekiem. Znam niestety wiele przykładów osób, których rodzice tak niestety zaniedbywali swoje dzieci, ale przynajmniej zapewniali podstawową opiekę czy dach nad głową. Ale mimo wszystko, gdybym był ojcem Andrzeja, to ja bym był tutaj rozczarowany. No bo jednak mógłby być po prostu lepszym człowiekiem. Dlaczego on się tak zachowuje? Nie mógłby się trochę bardziej zająć swoim synem? No i w sumie zajmuje się, ale dopiero jak już dochodzi do tragedii na samym końcu. Ostatecznie bardzo cieszę się, że w moim domu było o wiele lepiej niż w domu Gałeckich. Robert De Niro i Leonardo DiCaprio. Duet idealny. A będziemy mówić o filmie, o którym mało kto mówił. W zasadzie moi znajomi w ogóle o nim nie wspominali. Za granicą jest on o wiele bardziej znany niż w Polsce. A szkoda, bo jest to bardzo ciekawa pozycja. This Boy's Life albo Chłopięcy Świat to przykra historia opowiadająca o trudnych relacjach ojca, stepującego ojca, i syna bez Ducha Świętego. Dobra, wstrzymuję się na trochę od dad joke'ów, bo no to jest dość poważna produkcja w porównaniu do poprzedniej. W sensie nie, żeby tamte filmy nie były poważne, jakkolwiek to rozumieć, ale po prostu ten film jest naprawdę przykry. Postać grana przez De Niro została określona w The Rolling Stone jako jeden z największych rodzinnych potworów w amerykańskim kinie. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Dwight Hansen każdy konflikt próbuje rozwiązać przemocą czy krzykiem. Co gorsza, film oparty jest na autobiograficznej książce Tobiasa Wolfa, który opisuje swoje prawdziwe doświadczenia z dorastania w latach 50. XX wieku. To film, który ciężko się ogląda. Mimo że jest bardzo dobry, ale myśl o tym, że ojczym Tobiasa nie jest zmyślony, powoduje, że otwiera mi się nóż w kieszeni. Tobias grany przez młodego DiCaprio jest inteligentnym i wrażliwym chłopcem, który marzy o lepszym życiu. Jego matka Caroline, grana przez Ellen Barkin, jest rozwódką, która często zmienia miejsce zamieszkania. Caroline poznaje Dwighta, granego przez De Niro, który wydaje się na początku być uprzejmym i troskliwym mężczyzną. Caroline i Dwight szybko się pobierają i przeprowadzają do małego miasteczka w stanie Waszyngton. Tam Tobias odkrywa prawdziwe oblicze swojego ojczyma. Dwight okazuje się być tyranem, który znęca się nad nim psychicznie i fizycznie. W sumie cofam to, jest za mało powiedziane. Dwight praktycznie próbuje zamordować swojego przybranego syna. Przy okazji warto zaznaczyć, że Tobias nie jest jakimś aniołkiem, ale to nie tłumaczy zachowania Dwighta. Ojczym krytykuje Tobiasa za wszystko, co robi lub mówi. Bije go za najmniejsze przewinienia lub nawet bez powodu, wyżywa się na nim i kłamie na jego temat. Zresztą ogółem bardzo lubi manipulować. Film pokazuje trudy życia z toksycznym rodzicem, choć ten przymiotnik to w sumie nawet za mało powiedziane. Może lepiej powiedzieć, że z potworem. Tobias musi znosić jego ciągłe upokorzenie i agresję, a także ciężko pracować w domu. W domu, w którym w zasadzie nie ma zapewnionych podstawowych praw. Musi szukać sposobów na ucieczkę od swojego oprawcy. Widzimy tu, jak trudne może być dorastanie w patologicznej rodzinie. Pokazuje, jak ważna jest rola ojca w życiu dziecka i jak ta sama osoba może zniszczyć mu życie. Robert De Niro i Leonardo DiCaprio stworzyli niesamowity duet aktorski, czego ten pierwszy zagrał postać, która na długo zapada w pamięć. Niestety głównie przez to, że go nienawidzimy. Chłopięcy Świat to film, który warto obejrzeć choćby dla samej gry aktorskiej. Zresztą
świetne sceny bójki, chociaż to brzmi strasznie. One nie są świetne pod względem tego, co tam się dzieje. One są świetnie zagrane. Ale myślę, że przede wszystkim warto obejrzeć tą produkcję po to, żeby uświadomić sobie, jak ważne jest to, żebyśmy byli po prostu dobrymi ludźmi. Żeby nie dać się ponosić emocjom, szczególnie w stosunku do bliskich. A jeśli już ponoszą nas tak mocne emocje, to po prostu przegadajmy to ze specjalistami. Bo przecież takie przypadki dzieją się niestety też w świecie rzeczywistym i to, że ten film powstał na podstawie autobiografii, jest przykładem idealnym, więc jeśli widzicie, że coś takiego się dzieje, to zawsze musicie zareagować. No ale dobra, skończmy z tą super powagą, przejdźmy do innego, nieco luźniejszego przykładu. Z jakich innych okropieństw możemy dzisiaj pożartować? Denethor z serii Władca Pierścieni nie był ojcem, którego chciałbym mieć. No wiecie, słabo by było mieć ojca, który po śmierci waszego brata, który według niego był lepszy, próbuje was zabić. W sensie nie tak bezpośrednio, ale pośrednio, bo po prostu uważa, że jesteście gorsi. Ale niestety historia zna i takie przypadki. Co ważne, zaznaczam tu, że chodzi o Denethora z filmu, a nie z książek. Tam mamy nieco więcej kontekstu na temat tego, dlaczego Denethor jest tak wypaczony. Zresztą jest też nieco inną osobą, ale skupmy się na filmie. Ojciec Faramira jest naprawdę kiepskim rodzicem. Jako namiestnik Gondoru ma wielką władzę i odpowiedzialność za losy swoich poddanych. Niestety Denethor nie jest godny swojego stanowiska. Jest słaby, dumny i uparty. Nie potrafi słuchać rad ani próśb innych i nie szanuje swoich sojuszników ani swoich wrogów. Ma zupełnie gdzieś dobro swojego ludu czy rodziny, chociaż widać, że to wszystko przez cierpienie i żal, co jednak nigdy nie usprawiedliwia złych zachowań, co w sumie jest tendencją, którą widzimy przez cały ten filmik. Denethor miał dwóch synów, Boromira i Faramira. Boromir jest jego ulubieńcem, albo raczej był ulubieńcem i jego następcą. Jest odważny, silny, charyzmatyczny, dowódca armii Gondoru i bohater ludu. I to mimo, że jeden nie może iść po prostu do Mordoru. Faramir dla Denethora jest Boromirem w wersji demonstracyjnej, albo takiej beta, na której trzeba urządzić zbiórkę na Gondor starterze. Też jest odważny, silny i charyzmatyczny i przy okazji ma też coś, czego Boromir nie ma. Pokorę. Jest też o wiele bardziej opanowany. Zresztą jest też bardzo dobrym przywódcą, który ceni swoich ludzi oraz odwagę. Denethor jednak tego wszystkiego nie widzi. Traktuje Faramira jako drugorzędnego syna. W filmie w zasadzie jest dla niego praktycznie nikim. Nie jest dla niego ojcem, tylko panem, lordem, właścicielem. Niszczy go swoimi słowami i czynami. Mówi mu zresztą, że wolałby, żeby to on zginął zamiast Boromira. I wysyła go na samobójczą misję przeciwko orkom. Kiedy Faramir wraca ranny, jego ojciec nawet nie sprawdza, czy ten żyje. Tylko od razu próbuje go spalić razem z samym sobą. Stracił wszelki rozum i godność Gondorczyka. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że Faramir jest jego ostatnią szansą na ocalenie Gondoru i odzyskanie honoru. Jego nienawiść do własnego syna jest bezpodstawna i niesprawiedliwa. Denethor to przykład człowieka, który stracił sens życia i zapomniał o tym, co naprawdę ważne. Nie potrafił być dobrym władcą, dobrym ojcem czy nawet dobrym człowiekiem. Przynajmniej w filmach. W książkach był on nieco inaczej opisany, ale to nie materiał o tym. W sumie dobrze, że tak skończył, bo wydaje mi się, że w Gondorze nie ma zbyt wielu terapeutów czy szpitali psychiatrycznych, a przynajmniej już nikogo innego nie mógł skrzywdzić. No to dzieciaczki, jakie inne przykłady wam przyszły do głowy podczas oglądania tego filmu? Napiszcie mi to gdzieś tam, a ja idę kupić mleko. Wrócę niedługo, obiecuję. Pa!